Słuchajcie, dzisiaj poruszamy taki temat. Pojazd rano zapalił bardzo kulawo. Zaczęło telepać silnikiem, pojawił się ostry, biały dym. Po testach okazało się, próba przelewowa wyszła bardzo w porządku. No i teraz słuchajcie co. Chcę wam pokazać, jak namierzyć, jak sprawdzić pompę bez jej wyciągania. Było już to poruszone, ale będziemy diagnozowali, próbowali usunąć usterkę. Generalnie rzecz jest jaka. Na pewno problem jest bardzo duży z ciśnieniem. Pompa nie jest w stanie chyba wytworzyć ciśnienia, natomiast musimy ustalić, czy to pochodzi z filtra paliwa, o tego dokładnie tu, czy to pochodzi z samej pompy. Na pewno wtryski są do wyeliminowania. Dobra, zapinamy manometry, spotykamy się za chwilę. Mamy pozaślepione wtryski. Tutaj tak jak widać, rureczkami. No i teraz słuchajcie, będziemy robili test wysokiego ciśnienia. Tu mamy wskaźnik, zaraz się dowiemy, ile zakręcić. Chwilę pewnie zejdzie, bo muszę dobić ciśnienie, ale zobaczymy, co nam to da. No właśnie, no i słuchajcie, tak jak widać, pompa dała, teraz nie wiem ile było maksymalnie, ale jeżeli teraz mamy powiedzmy tam około 500 barów, no to słuchajcie, to jest stanowczo za nisko, pompa powinna dać około 1600 maksymalnie przy zaślepionych wtryskach. Czyli co, słuchajcie, następnym krokiem jaki robimy, to jest sprawdzenie niskiego ciśnienia. Do niskiego ciśnienia będziemy już potrzebowali dostać się, słuchajcie, do tego czujnika. Ten czujnik niebieski, który jest z temperatury, i w niego wkręcimy manometr, którym sprawdzimy niskie ciśnienie. Bo może się, słuchajcie, okazać sytuacja taka, że brak ciśnienia wysokiego nie pochodzi wcale z głowicy pompy. Tylko może pochodzić po prostu z samego układu niskiego ciśnienia, czyli może być przytkany filtr paliwa, generalnie coś, co jest na zasilaniu tej pompy. Dobra, słuchajcie, no teraz sprawdzamy niskie ciśnienie, żeby coś wyeliminować. Zapinam manometr i spotykamy się za chwilę. No i dobra, słuchajcie, wpiąłem sobie mój wskaźniczek, no, tak jakbyście podglądali, on jest wkręcany w czujnik ciśnienia, w czujnik, przepraszam, temperatury paliwa. Ten duży manometr sobie zostawiam. Tak prowizorycznie, ale generalnie słuchajcie co, no jestem sam, więc musiałem wtryski niestety podłączyć. Wtryski są podłączone 3, będzie co prawda skakał, ale ciśnienie wstępne myślę, że pokaże nam bardzo dużo. O. No i dobra, idziemy odpalać. Czyli słuchajcie, pompa wstępna jest ok. Mamy 5 barów przy takich obrotach silnika skaczącego. Dlatego nie czepiamy się, słuchajcie, aktualnie wysokiego ciśnienia. Znaczy wysokie mamy za niskie stanowczo. Natomiast niskie ciśnienie jest w porządku. No i dobra, słuchajcie, w takim układzie zostaje nam teraz temat taki. Jeśli mamy sprawdzone wysokie, niskie ciśnienie, niskie mamy, to teraz wam pokażę metodę zrobienia tej pompy. Znaczy generalnie będziemy najpierw musieli rozebrać, ale bez wyciągania pompy będę się starał usunąć usterkę. To wszystko wam po kolei pokażę. W końcu jesteście w klubie VIP-a, więc musicie wiedzieć szczegółowo, co mniej więcej robić. Generalnie rzecz jest jaka, słuchajcie, no żeby się tam dostać, no niestety. Wyeliminowane mamy filtry paliwa, mógł być filtr paliwa, ale niestety okazuje się, że pompa wstępna i filtr jest dobry. Tutaj pompa na pewno nie opiłkuje, bo paliwo sprawdzałem, opiłek nie ma. Natomiast słuchajcie, co trzeba w tym momencie zrobić? Będziemy zmuszeni zdemontować, słuchajcie, kolektor sący. Wraz z kolektorem z
ściągniemy Egiera, będzie nam łatwiej. Łatwiejszy dostęp będzie, bo nam ta rurka wtedy od spalin odejdzie. No i słuchajcie co, no i będziemy się musieli dostać do głowicy. Będę się starał pokazać wam, jak wyciągnąć tą głowicę. Chyba że już wyciągaliście, to nie. Natomiast bez wyciągania pampy będziemy się starali usunąć usterkę. Zdiagnozować najpierw, żeby to miało ręce i nogi, także wszystko wam po kolei będę pokazywał. Dobra, biorę się, słuchajcie, za odkręcanie kolektora. No i co? No kurka woda, no niestety trochę czasu potrzeba i spotykamy się za chwilę. Mamy kolektor stący odkręcony, bo praktycznie rzecz biorąc tyle nam potrzeba. EGR też wyszedł, mamy więcej miejsca. No i teraz słuchajcie, musimy się dostać do tej głowicy, czyli tej części stalowej, która jest w pompie. O tu, do tego elementu musimy się dostać, czyli będziemy musieli odkręcić. Tam jest, słuchajcie, za pompą taka łapa metalowa na imbusa, na torksa. Nie wiem jeszcze jakiego, nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Będziemy musieli porozpinać te rurki, które są od powrotu, żeby nie połamać. Ta, która jest zasilająca, rurka metalowa może pozostać. No i co, słuchajcie, no. Przygotuję do rozkręcenia tyłu i za chwilę się spotykamy. W każdym razie no, kolektor już jest. Słuchajcie, mamy wszystko przygotowane. Żebyście pompę mogli zdemontować, słuchajcie, musicie podkręcać tutaj blachy. Te blachy, które tutaj widzicie przed sobą, to są blachy, które trzymają pompę. Musicie je zdemontować. Ja odkręciłem sobie też zabór tutaj, ten powrotowy, ten, który tu teraz widzicie na powrocie. No i generalnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeśli macie wszystko przygotowane, to wszystko wygląda tak, jak tutaj na filmie. Teraz zostały wam, słuchajcie, tylko do odkręcenia trzy śrubeczki. Podłóżcie sobie szmatkę pod spód, bo będzie wam leciało paliwo. No i oprócz tego pamiętajcie, na sekcji są rolki 4, które są z takimi sankami i sprężynki, żeby wam to nie powylatywało. Także wyciągacie powoli. Jak będziecie widzieli, że są te rolki, to wyciągacie jedną, drugą, później trzecią, czwartą sobie wyciągniecie, w rękach pościskacie, bo tam już ciśnienia nie ma. I na szmatkę. Tylko podłóżcie sobie szmatkę, żeby wam dla pewności cię nie wyleciało. Dobra, wyciągamy głowicę i już pokażę wam po wyjęciu, jak ona wygląda. No i dobra, słuchajcie. Chcę wam teraz pokazać ten moment wyjęcia tej głowicy. Może nic nie wyleci niepotrzebnego. Siedzi tutaj, myślę, że to widać, prawda? Rękawiczki już się pourywały. No i oprócz tego, słuchajcie, mam przygotowaną już wanienkę ultradźwiękową, do której to będziemy wrzucali całość. No ale dobra, bierzemy się za wyciąganie. Paliwo już wylatuje. No i słuchajcie, cały element pompy został wyjęty. Tu są te rolki, o których mówiłem dookoła. Myślę, że to widać, że one są cztery. Dobra, wrzucamy wanienkę. Zaraz wam to pokażę. Mamy, słuchajcie, wanienkę wrzucone. O. To są te rolki, o których mówiłem, żeby czasem komuś nie wyleciały. Także słuchajcie, ja ją muszę rozsypać. Nie odkręcam elektrozaworu, nie odkręcam niczego. Wrzucam w całości. To są jeszcze sprężynki, które wylatują, ale tym się nie przejmujemy. Generalnie ona ma się cała nam rozsypać. Tłoczki wybijamy. No i teraz słuchajcie, jaki jest temat jeszcze. Ja ją wstępnie wykąpię, żeby po prostu była czysta, nie była w tej ropie, a później po kolei wam elementy powiem, które, jakie, co będziemy dalej musieli jeszcze porozkręcać, bo to ona w tym momencie jest tylko wstępnie, głowica wyciągnięta. Natomiast tak jak widzicie, tutaj mamy zawory, które są od wysok na wysokim ciśnieniu. Mamy tutaj bardzo często pomijany tak zwany bezpiecznik, który zabezpiecza ciśnienie, ale to ja wam później wytłumaczę, co, jak i dalej. Też możemy mieć problem tutaj, ale w każdym bądź razie głowica jest rozebrana, sprężynki wszystkie powylatywały, rozsypały się
Idziemy, słuchajcie, wlewam wodę, wlewam chemię. Jak wykąpię się częściowo, to pokażę wam dalej, co robimy. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, słuchajcie, wstępnie mam wykąpaną. Tu nawet jeszcze uszczelka nie spadła. Natomiast słuchajcie co, tu już z tej części nam nic nie wyleci. Co teraz musimy zrobić? Żeby to dalej dokąpać, będziemy musieli odkręcić nasz tutaj ten elektrozawór. Ten, który jest tutaj, trzymający się tu na dwóch śrubkach. I praktycznie rzecz biorąc, oprócz tego zaworu, słuchajcie, zostanie nam do odkręcenia tutaj cztery te śruby tu. Pod tymi, słuchajcie, śrubami, tu te cztery śruby, które są, to są takie nakrętki, pod którymi, słuchajcie, znajdują się zaworki wysokiego ciśnienia. Popatrzcie dokładnie, jak je wyciągacie, żeby tak samo je powkładać. Generalnie nie ma jakichś tam cudów, także się nie bójcie. Jeden jest cały zamknięty. Jeden z nich ma po prostu sprężynkę i kuleczkę, ale to będziecie wiedzieli, który, bo po kanale widać po prostu, który, jak i co. No i słuchajcie, najważniejszy temat, tutaj ten bezpiecznik, jak będziecie odkręcali, sprawdźcie uwagę, uważnie, czy przypadkiem nie oberwał się wam tam w środku bezpiecznik. Zaraz ja może to tak wstępnie rozkręcę w takich warunkach, żeby wam to nawet pokazać. Przyniosę sobie kluczyk. Tutaj kluczyk macie 15. Także nie ma, słuchajcie, jakichś tam cudów. To jest dosyć mocno przykręcone, także może się zakończy i madłem. No nie, akurat poszło. Ale chcę wam po prostu to pokazać. Żeby to było pokryte z tym, co mówię. No i patrzcie. Tutaj na dole jest o-ring. Akurat w moim przypadku on jest cały. Także problem no nie pochodził tutaj z tego ringa. Generalnie te zabezpieczenia, bezpieczniki, one się nie psują. To jest zabezpieczenie tylko dodatkowe takie ciśnienia w razie, by tam powiedzmy przy kolizji coś się to wydarzyło, rurka się zaklepała, silnik pracował, żeby niczego nie rozdarło. Także tutaj generalnie, słuchajcie, jest o-ring. Jeżeli będziecie mieli uszkodzony, od razu mówię do wymiany. Także słuchajcie co, ja idę rozkręcać zaworki, rozkręcam zawór. Wrzucam wszystko do kąpania i jak już będziemy mieli wszystko porozbierane, poczyszczone, to wam pokażę, jak robimy oględziny. Słuchajcie, pokażę wam jedną rzecz, bo znalazłem usterkę. Okazuje się co? Słuchajcie, to jest zaworek, który jest od wysokiego ciśnienia. On tu ma taką blaszkę, dekielek, który tu zamyka. I co się okazuje? Pod zaworek tutaj coś podeszło. Albo jakieś były śmiecie, zrobiła się szczelinka delikatna, nie przemykała, taki generalnie zadzier się zrobił, a taki zadzier no, potrafi spuścić bardzo dużo. Ja nie dodałem wam jeszcze, że ta próba, która była robiona, ta pierwsza ciśnienia, robiona była na odpiętej wtyczce elektrozaworu, bo to jest warunek, żeby ta wtyczka odpięta była. No nie wiem, czy to widzicie ten zaworek, o, to jest ten zaworek dokładnie. No i słuchajcie, co ja zrobiłem? Wziąłem papierek 2000, dociskając idealnie równiutko, o, w ten sposób kręcicie palcami, nie jeździcie tak, bo zrobicie powierzchnię porowatą, tylko w ten sposób po dociśnięciu palcem kręcicie na papierku i wyprowadzacie powierzchnię. No jak ja wyprowadziłem powierzchnię, tak myślę, że jakoś tam wygląda, zadzier zniknął. I to samo, słuchajcie, robicie z dekielkiem. Dekielek, jak się przyglądniecie na jedną stronę, on jest odbity, ma kółeczko odbite. On wygląda z drugiej strony bardzo źle, natomiast mogę wam już pokazać, bo zrobiłem zabieg z nim tak samo. On jest przejechany papierkiem też 2000, gładziutko, i on w tym momencie się już świeci, widzicie? Może to na nagraniu tego nie widać, ale on jest idealnie gładziutki. Przy rozbieraniu, jak będziecie rozbierali, to pamiętajcie, musicie oględziny dokładnie zrobić. Wszystkich powierzchni. Generalnie rzecz jest jaka? Jest sprężynka. Tutaj jest sprężynka, jest taka zawleczka dookoła drucik, to wszystko musicie zdjąć, żeby się do środka do tego dostać.
No i w tym momencie ja ten dekielek wypolerowany złożę. Myślę, że zrobię to samo z drugim zaworkiem, żeby mieć tą pewność, że ma to ręce i nogi, że nie będzie jej upuszczał ciśnienia. No i za chwilę spotykamy się i robimy próbę. Także widzicie, tak to wygląda. Dobra, nie zatruwam waszego czasu. Idę zająć się drugim się. No i dobra, słuchajcie. Zaworek mamy złożony. Natomiast jak pokażę wam jedną rzecz. To zaraz, żebyśmy zapali ostrość. Halo. Ostrość. No dobra. Przyjmijmy, że jest. Słuchajcie, tu jest powierzchnia. O tu. Ta powierzchnia musi być idealnie wyprowadzona. Jeżeli się przyglądniecie tu na ten zaworek, ta powierzchnia ma bardzo delikatne wżery zrobione. To jest, słuchajcie, główne uszczelnienie zaworka do głowicy. Jeżeli ta powierzchnia będzie niewyprowadzona, czyli taka jak widzicie teraz porowatą, to niestety też będzie problem, także musicie to zrobić. Co prawda Delphi może by się śmiał z tego, co ja robię, ale słuchajcie, niestety, dla mnie jest to realia, są takie. O, tu macie koń zaworek, który już jest przeze mnie przypolerowany na wiertarce stołowej. I wygląda on ładnie do złożenia. Także bierzemy się za polerkę i spotykamy się za chwilę. Zaworki mamy przygotowane do złożenia. Głowicę mam już wydmuchaną. To, co się dało, jest wymyta, jest suchusieńka. Musicie oględziny sobie zrobić. Widzicie, u mnie już jest na przykład o-ring tutaj do wymiany. Jest pęknięty. Natomiast słuchajcie, do czego zmierzam. Macie takie cztery wałeczki. To są tłoczki na wysokim ciśnieniu. Wizualnie w otwory musicie spoglądnąć, czy macie te otwory idealnie ładne. No i teraz słuchajcie, jeżeli te wałeczki wizualnie widzicie, że one są przytarte, niestety one będą do wymiany. I może się okazać, że i głowica też siedzi. No i teraz warunek jest taki, jeżeli one są ładne, to pamiętajcie. Jeżeli wkładamy wałeczek w głowicę, on ma nie nam wpaść, plum, że wleciał, tylko ma wejść dosyć tak, może nie ciasnawo, ale tak, żeby spasowanie wszedł. Widzicie, jeden wszedł, teraz muszę go popchnąć drugim. O, i one w tym momencie siedzą. Nie wylatują, widzicie? To jest prawidłowe zachowanie. O tym świadczy, że one są tak, jakie być powinny. One się tam poruszają w bardzo niewielkim stopniu między sobą, bo są napompowywane paliwem i one po prostu wstają. Ale generalnie rzecz jest jaka. No tak jak tutaj te dwa oględziny już są gotowe. Otworek, jak zobaczycie tam pod światło, to się przekonacie, że jest przelotówka. Także biorę się za składanie tłoczków. Zaworki mam już przypolerowane. Z tymi zaworkami, które są, słuchajcie, z kuleczką, z nimi się generalnie nic nie dzieje, bo tam kuleczka uszczelnia na dole. No ale wiadomo, wizualnie oględziny musicie zrobić, bo jeżeli się okaże, kuleczka jest któraś gdzieś tam, powiedzmy, przyłuszczona, no to niestety może robić problemy. U mnie tego akurat problemu nie ma, także biorę się za składanie zaworków i tutaj później musicie dosyć mocno przykręcić te śruby, które są kolejne. Także dobra, biorę się, słuchajcie, składać zaworki, skręcać i za chwilę wam pokażę, jak już to poskręcam. Słuchajcie, teraz pokażę wam drugi zaworek, żebyście widzieli. To jest ten drugi zaworek, który jest z kuleczką. On się składa praktycznie rzecz biorąc z czterech części. Główna część zaworka, podkładka uszczelniająca, sprężynka i kuleczka. No i musicie już sprawdzić, żeby ta kuleczka była idealnie równiutka, nie skorodowana, ani nic. I jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, nie bójcie się wyciągać zaworki, że musicie oznaczać je, który i gdzie idzie. Te zaworki, inaczej się ich poskładać nie da. Widać po wyciągnięciu, że jeden zaworek ma komorę na kuleczkę, a drugi niestety jej nie ma. Także tu się nie bójcie, inaczej nie złożycie. Tak to właśnie wygląda. Idę składać zaworki i bierzemy się za skręcanie. Także do zobaczenia dalej. No dobra, słuchajcie, elementem pracującym, który jest, to są jeszcze, słuchajcie, wałeczki. Wałeczki robimy oględziny. One muszą być idealnie gładziutkie, równiutkie, nie porowate, nie jakieś tam pouszkadzane. One pracują, słuchajcie, pracują na takich saneczkach. I tak jak widzicie tutaj, one są dosyć ładne.
To jest pojazd, który, słuchajcie, no u mnie jeździ od czasu do czasu na oleju, także widać niestety skutki tego oleju. Także nie jest to, żeby widać, że to pracuje, ale niestety nie jest to zajechane, także z powrotem do założenia. Takich sztuk, słuchajcie, mamy 4 i pod każdy jeden wałeczek taki przychodzą dwie sprężynki. Pod taki każdy komplecik przychodzą dwie sprężynki. Także ja idę to składać. Elektrozawór mam już wydmuchany. On jest zamknięty w pozycji zamkniętej. Także nawet jeżeli go kąpiecie, to do niego się do środka woda nie dostanie. Także tu się nie martwcie o to. Także idę składać te elemenciki. Tylko słuchajcie, jedna rzecz jaka. Od razu powiem. Jeżeli składacie jakiekolwiek wałeczki, czy cokolwiek wkręcacie w tej pompie, nie wiem jak wy na przykład, co preferujecie, natomiast ja u mnie, słuchajcie, stosuję plak. Zostaje mgiełka, zostaje śliska, zostaje silikon. Po prostu wszystkie elementy, które są jakkolwiek, nawet o-ringi, czy cokolwiek by nie było, to wiadomo, że jest silikon w połączeniu z silikonem, nie robi nic, nie jest jakiś tam olej, reakcja nie zachodzi. Najnormalniej w życiu pryskam wszystko, bo to jest ważne, żeby, słuchajcie, nie składać tego na sucho, bo to pompa zacznie pracować na sucho, bo będzie bez paliwa, no i zrobią się schody. Także generalnie, słuchajcie, nawet wałeczki, czy cokolwiek by to nie było, wszystko trzeba spryskać. I generalnie cały ten element, który jest w sekcji tej pracującej, wszystko składamy na mokro, żeby to nie było sucho. Dobra, idę składać to i za chwilę przynoszę głowicę. Dobra, słuchajcie, mam głowicę. Tylko teraz jest jeszcze rzecz taka, co wam chcę pokazać i powiedzieć. Jak jesteście na takim etapie, sprawdźcie sobie, jak wygląda wasza bieżnia w środku. O, dokładnie ta bieżnia. Czy ona nie jest zużyta, czy nie ma jakichś tam kolei. Macie to otwarte, więc wykorzystajcie ten moment. Ja już, słuchajcie, tą pomarańczową uszczelkę założyłem sobie nową, też dla pewności. No i przede wszystkim pamiętajcie, starajcie się zachować czyste warunki, bo pompa wasza zmieli, ale niestety wprysk się zapłyśnie. Tu mamy naszą głowiczkę przygotowaną. O, dokładnie tu. Także za chwilkę biorę się za jej wkładanie. Myślę, że wiecie chyba, jak to wkładać, więc nie będę wam pokazywał. No, może tak. No i dobra, bierzemy się i wciskamy. Nie wiem, czy to widać. Mam tutaj wszystko przygotowane. 4 rolki, które muszę trzymać rękami. Nie wiem, jak się to uda. Ale mam dać się myśli. Tak to wygląda, sekcja złożona. Także słuchajcie co, nie będę zatruwał waszego czasu. Biorę się za skręcanie śrubek i za chwilę robimy próbę. Także do zobaczenia za chwilę, jak skręcę śrubeczki. Pompa przykręcona, rurka paliwowa przykręcona. Zostało mi zaślepić rurki. Co prawda układ będzie zapowietrzony jak holender. Ale wy będziecie pierwsi widzieli niż ja, ile nabiło ciśnienia. Wydaje mi na tą chwilę, nie?
Dobra, wszystko siedzi. Oczy się kierują na wskaźnik. A ja idę zakręcić. Może to być długie kręcenie, ale zobaczmy. Słuchajcie, nim pompa nabije ciśnienia, jednak troszkę jej zejdzie, ale robimy próbę, zobaczymy. No, słuchajcie, już coś mamy, jest nieźle. Jest nieźle, słuchajcie, mamy aktualnie 600, układ jest zapowietrzony, ma prawo schodzić, bo powietrze się przemieszcza. No ale słuchajcie, jak na tą chwilę jest nieźle. Dobra, jak paliwo mamy na wysokim, biorę się za skręcenie kolektora, bo już widzę, że akumulatorownia od słuchania muzyki odmówiła. No i ciśnienie się mniej więcej zatrzymuje, czyli zaworki są dobre. Super, bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, składam kolektor i za chwilę się widzimy. Do zobaczenia. No dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Teraz zobaczymy, czy próba się okaże pozytywna, czy nie. Generalnie, słuchajcie, jaka jest sprawa. Jeżeli będziecie mieli problemy, pytania śmiało piszcie, po to jestem. Tak deklarowałem Wam, obiecałem, że będę Wam pomagał. Myślę, że słuchajcie, jeżeli zastosujecie się do filmiku, nie wszystko wystartuje, Wam wystartuje, czego życzę, to myślę, że słuchajcie, macie zaoszczędzone kilkaset złotych, nie wiem, zresztą ile. W każdym razie na pewno macie zaoszczędzoną kasę. No i frajdę, że sobie zrobiliście coś sami, nie? Bo to się właśnie chyba nas chodziło. Kosteczki nasze. Dobra, wszystko mamy, słuchajcie, skręcone, śrub nie zostało, także amenu w pacierzu. No i co, idę robić próby, nie? Zapali, nie zapali, na pewno układ zapowietrzony chwilę potrzebuje, jak akumulatora wystarczy, będziemy widzieli, ale dobra, próba i test. No i witajcie, kurka, ja już jestem zmęczony. Pompa założona, kolektor skręcony. Idę robić próbę. Co prawda mamy, słuchajcie, jeszcze układ zapowietrzony, ale myślę, że jak odpali, to jest super, czego Wam życzę również. Także próba.
Super, klasa. Także słuchajcie, jeśli oglądacie to, wytrwaliście do końca, życzę Wam tego samego, czyli udanego sukcesu. No i słuchajcie, jeśli zastosujecie się do tego, co ja robiłem, ewentualnie jak będą pytania, sprostujemy je, to myślę, że słuchajcie, no zaoszczędzicie trochę kasy. Nie wiem ile jakby taki zabieg kosztował, ale myślę, że jakby Delfi zobaczył, że ja wiertarką poleruję zaworki wysokiego ciśnienia, no to myślę, żeby się zastanowili, co ten gościu robi. Ale to słuchajcie, nas nie interesuje, liczy się efekt. Także słuchajcie, jak jeszcze raz pytania, potrzeby, piszcie. Dziękuję za zaufanie jeszcze raz. Jeśli oglądacie, na pewno jesteście już w klubie VIP-a. Także pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia i życzę samych sukcesów. Dzięki. Słuchajcie, musiałem Was jeszcze zatrzymać, a to tylko ze względu na to, że nie dokończyłem jednej rzeczy. Otóż nie pokazałem Wam po zrobieniu, jakie ciśnienie faktycznie udało mi się, słuchajcie, uzyskać na pompie. I dlatego też poświęcę się, pokażę to jeszcze raz. Bo w końcu o to chodziło, słuchajcie. Wysokiego ciśnienia nie było, a to dalej nie wiemy, jakie jest faktycznie, nie? Wskaźniczek. On jest, co prawda, słuchajcie, troszkę przeskalowany w dolnej partii, ale górne ciśnienie pokazuje dobrze, bo był porównywany. Tylko że słuchajcie, kamień jest taki. Ja mam wskaźnik tylko do 1000 barów. No i niestety troszkę za mało, o czym się zaraz powinniście przekonać. Dobra, kierujemy się na wskaźnik i ja idę zrobić próbę. No kurczę. O, teraz będziemy widzieli, ile mamy. No i co się stało? Słuchajcie, nasz wskaźnik obleciał dookoła. Czyli mamy na aktualną chwilę jakieś 1600 barów, czyli prawidłowo to co według producenta w oryginale jest. No i teraz patrzcie, silnik jest zgaszony, zaworki są polerowane przeze mnie, te, które utrzymują ciśnienie. I to nie jest żaden myk, to nie są żadne cuda i czary. Najnormalniej w życiu ta pompa tak teraz pracuje. Dobra, słuchajcie, ja Wam pokażę, że to faktycznie ciśnienie zaraz zejdzie. Odkręcimy rureczkę. Będzie sikało, bo będzie. O, widzicie? Spuściłem ciśnienie w dół. Troszkę mi tu paliwa teraz leci niepotrzebnie. Ale widzicie, ciśnienie spadło. Także słuchajcie, nasza pompa przeszła bardzo rygorystyczne testy. Także jeszcze raz słuchajcie, nie zatrzymuję. Pozdrawiam, dzięki. Pytania piszcie, śmiało, jestem dla Was. Do zobaczenia jeszcze raz.